podobnie jak cały Kościół chrześcijański, zachodni, Wielki Piątek, luteranie przeżywają historię męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Jest to szczególny dzień refleksji, wyciszenia, ale też spojrzenia na Chrystusowy krzyż, rozumiany dwojako. Z jednej strony pojmowany tak, jak pojmował to Kościół przed reformacją, jako ofiara złożona Bogu za grzechy każdego człowieka, ale też z drugiej strony, co szczególnie podkreślała reformacja, jest to ofiara złożona dla człowieka, bo Jezus Chrystus umarł za nas i dla nas, dla naszego zbawienia. Dlatego też ten dzień ma szczególny wymiar, wymiar powagi, refleksji, tego wszystkiego, co jest wewnętrznym przeżyciem każdego człowieka, jego wiary, jego duchowości, ale także dziękczynienia za to, co Bóg w Jezusie Chrystusie dla nas uczynił. Cała teologia księdza doktora Marcina Lutra, tym samym Kościoła Luterańskiego, spogląda na wszystko to, co jest treścią tej teologii z perspektywy krzyża, jako dokonane zbawienie, ale także wprowadza nas, czy kieruje naszą myśl z krzyża na zmartwychwstanie, prowadzi do zwycięstwa nad śmiercią. Tak jak mówi apostoł Paweł, Jezus Chrystus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł. W takim zewnętrznym przeżywaniu Wielkiego Piątku na pewno charakterystycznym jest to, że milkną dzwony. Bywało w dawniejszych czasach, że nawet milkły organy. Krzyż jest otoczony czarnym kirimem i generalnie nabożeństwo ma charakter powagi, zadumy i refleksji. Również przeżywanie Wielkiego Piątku poza nabożeństwem ma podobny charakter. Raczej wszyscy starają się wyciszyć. Czasem nawet wyłączone zostają wszystkie medialne sprawy, telewizor, radio, ażeby móc przeżyć ten dzień rzeczywiście w skupieniu, w zadumie, ale też dziękczynieniu za to wszystko, co Pan Bóg dla nas uczynił. Myślę, że góralska tradycja w niczym nie odbiega od tego, co luteranie w ogóle przeżywają, ale na pewno był to czas taki szczególny. Powiadam, był. Świat trochę się zmienia, zmienia się rzeczywistość, zmieniają się obyczaje, a Wisła jest też szczególnym miejscem, bowiem jest to czas, kiedy do Wisły zjeżdżają turyści. Wiele osób pracuje w turystyce, w zabezpieczeniu tego wszystkiego, czego też turyści oczekują, więc nie zawsze jest to możliwe poświęcenie całego dnia, ażeby w ciszy i skupieniu poza pracą i bez pracy móc ten dzień przeżywać. To może jedyny taki rys charakterystyczny dla turystycznej miejscowości, co oczywiście nie wyklucza tego szczególnego nastroju i powagi, jaki niesie z sobą Wielki Piątek.